Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj wykonamy sobie makijaż jedną marką i jak możecie widzieć po tytule, będzie to makijaż twarzy z użyciem produktów firmy Eveline Cosmetics. Jeżeli jesteście zainteresowane tymi produktami i chcecie nabrać na ich temat opinii i zobaczyć, jak one się sprawdzają w akcji, to koniecznie Was zapraszam, zostańcie ze mną dalej, ponieważ u mnie, jak zawsze, obiektywne opinie na temat produktów. Także zaczynamy! Makijaż twarzy zaczęłam od tego, że nałożyłam sobie ampułkę wcześniej na twarz oraz krem nawilżający i te wszystkie produkty już mi się wchłonęły, ta twarz już jest przygotowana. Także zaczynamy od nałożenia podkładu i będzie to podkład Ideal Cover Full HD 16 godzin, matujący podkład kryjący z SPF-em 10. Ja mam kolor numer 204 Nude i zobaczymy, jak ten kolor będzie się sprawował. Tutaj mamy taką informację, że produkt ten jest nieperfumowany, beztłuszczowy, bez parabenów i mamy informację na nakrętce, że jeżeli chodzi o efekt wykończenia, to mamy półmat. Jeżeli chodzi o trwałość, to mamy 16 godzin. Jeśli chodzi o krycie, to mamy krycie mocne lub możemy nim zbudować krycie mocne i konsystencję średnią. Tutaj chodzi o to, że nie jest to konsystencja ani płynna, ani kompaktowa, tylko właśnie taka pośrednia, czyli że ani ten produkt nie ma być leisty, ani nie ma być całkowicie zbity. Także to jest tyle, jeżeli chodzi o to, co nas informuje producent. I ja w tej chwili wyciskam sobie jedną pompkę na dłoń, i jak zawsze sobie oczywiście tutaj ten produkt najpierw nałożę na twarz takimi ruchami, czyli sobie po prostu zrobię takie kropki, a następnie będę ten podkład wprowadzała Beauty Blenderem. Jeżeli chodzi o sam kolor, to miałam go dobierany właśnie na konferencji Meet Beauty, także za chwilę się okaże, jak właśnie ten kolor został mi dobrany. No, wydaje mi się, że na chwilę obecną, skoro jeszcze nie jestem w żaden sposób opalona słońcem, no to trochę może ten podkład być za ciemny i już to widzę. Natomiast na dłoni on nie wygląda na aż taki ciemny, kiedy się go nałoży. No ale nic, i tak jeszcze później przychodzą inne produkty, typu puder i konturowanie, więc może uda nam się to jakoś uratować. Jeśli chodzi o pierwszą pompkę tego podkładu, to szczerze powiedziawszy, szału nie ma. Jedyne, co mogę Wam powiedzieć po pierwszej pompce, to to, że podkład ten jest bardzo lekki, nie jest wyczuwalny na twarzy, nakłada się go bardzo przyjemnie, wprasowuje się w twarz bardzo przyjemnie. Gdyby nie to, że producent informuje nas o tym, że produkt ten ma być kryjący, to szczerze powiedziawszy, nie przyczepiłabym się tutaj do niczego. Jedynie co na to do koloru, ale kolor to zawsze jest taka kwestia, którą powiedzmy sobie, jeżeli to nie jest taki rażący inny kolor niż ten, który powinniśmy mieć, to da się to uratować, więc tutaj bym się nie czepiała. Natomiast szczerze, no, nawet pomimo tego, że ja nie mam problemów z cerą, no to ja nie widzę krycia tego podkładu. Być może za chwilę, kiedy dołożę sobie drugą warstwę, to mój pogląd na ten temat się zmieni, także próbujemy. Ciekawa jestem, jak będzie widać w kamerze ten kolor, bo ja na żywo widzę, że jest zdecydowanie odcinający się od mojej szyi, a ze mnie już ten mój sam opalacz, który ostatnio testowałam, zszedł, więc ten kolor, pomimo tego, że nie jest jakiś super ciemny, no to jednak wymagałby przeciągnięcia po szyi i to nawet bardziej niż po szyi, bo ja widzę, że to nie jest tylko kwestia szyi, tylko nawet tutaj dalszej części tułowia. Ok, jeśli chodzi o to, jak ten produkt prezentuje się po drugiej warstwie, jeżeli chodzi o krycie, no to zdecydowanie jest to lepsze, aczkolwiek nadal tutaj podważyłabym obietnicę producenta co do stanu krycia tego produktu, ponieważ no, nie mogę zdecydowanie go polecić jako produkt kryjący, ze względu na to, że tak jak mówię, moja cera nie należy do problematycznych, w związku z czym nie mam zbyt dużych wyprysków, a te przebarwienia i niedoskonałości, które mam, moim zdaniem podkład, który się reklamuje tym, że jest kryjący, powinien mieć, a ten nie ma. Dajcie znać, czy miałeś do czynienia z tym produktem, jestem bardzo ciekawa. A tymczasem przechodzimy do korektora. Jest to korektor Art Scenic z Eveline i ja go mam w kolorze 04 Light. Ja już kiedyś miałam ten korektor, byłam z niego mega zadowolona, nawet okrzyknęłam go takim swoim faworytem, więc myślę, że tutaj nie będzie zbyt dużej niespodzianki. Nakładam go jak zawsze pod oczy. Korektor ten ma mieć funkcję 2 w 1, ma być kryjąco-rozświetlający, czyli można powiedzieć, ma być takim naszym rozwiązaniem między właśnie kryciem, a między chęcią posiadania takiego świeżego, odświeżonego spojrzenia.
Również nakładam go w te partie twarzy, które faktycznie chciałabym, aby były rozświetlone. Postaram się nim również przykryć pojedyncze niedoskonałości. Pierwszy raz, kiedy miałam do czynienia z tym korektorem, byłam z niego bardzo zadowolona, ponieważ właśnie on miał dość spore krycie, dawał radę, a jednocześnie nie dawał właśnie efektu maski, nie był ciężki, w żaden sposób nie było takiego efektu właśnie ciężkiego pod oczami, w sensie, że mamy przykryte nasze cienie, ale że też od razu to spojrzenie jest takie obciążone. Więc byłam z tego korektora bardzo właśnie zadowolona z tego powodu, że przy jednej warstwie cieniutkiej, tak jak teraz możecie widzieć, on w zasadzie już sobie poradził z takimi dołami pod oczami, zasinieniami jak moje. Nie powiem, żeby były jakieś ogromne, zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie mają większe, ale wiadomo, trzeba się dobrze ze sobą czuć, więc ja nawet moje, które być może w opinii niektórych osób nie są jakieś ogromne, ja lubię je mieć jednak przykryte. I odrobinkę dołożę jeszcze sobie w samych wewnętrznych kącikach. I tutaj w ten obszar wklepię ten korektor palcem. Ok, i tak wygląda nasza twarz z podkładem i z korektorem, więc czas na to, aby tą twarz przypudrować. Ja mam tutaj puder w kamieniu matująco-wygładzający puder mineralny i jest on w kolorze Golden Caramel, czyli numer 24. I jest to puder typowo w kamieniu, jak możecie widzieć, więc no ja osobiście, gdybym miała tutaj może do wyboru inny, to nałożyłabym sobie puder sypki pod oczy, natomiast nie posiadam takiego, a z racji tego, że ten jest pudrem mineralnym, to myślę, że jakoś sobie z tym obszarem pod oczami poradzimy. I najpierw biorę sobie pędzelek z Real Techniques Setting Brush i tutaj w tą część najbardziej podkreśloną właśnie korektorem wklepuję sobie odrobinkę tego pudru. No i tutaj już tylko zagłębienia, gdzie są zmarszczki, to tylko tak sobie przejeżdżam, żeby właśnie nie obciążać tej okolicy. I na całą resztę twarzy utrwalam odrobinką tego pudru mineralnego, który jest matująco wygładzający i pozbywamy się nadmiernego efektu błyszczenia się skóry. Ok, kosmetyki te w połączeniu ze sobą razem faktycznie stworzyły dość naturalny, a jednocześnie taki wyjątkowy efekt na mojej twarzy. Jestem z tego bardzo zadowolona. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że one się ze sobą łączą, ale mam takie odczucie, że na twarzy mam, przynajmniej na żywo tak widzę, odrobinkę rozświetlenia, odrobinkę krycia i takiego zdrowego, wyrównanego kolorytu. Więc teraz przejdę do podkreślenia moich konturów twarzy. I również tutaj naprzeciw mi wychodzi firma Eveline ze swoim produktem. I jest to bronzer z serii Art Makeup Natural Bronzing Pressed Powder. I ten puder mam w kolorze 51 Matte, który jest brązujący i typowo nie ma w sobie zasadniczo żadnych drobinek. Niemniej jednak jest on troszeczkę, bym powiedziała, ciepły, więc postaram się zrobić tak, żeby uzyskać taki efekt na pograniczu konturu z ocieplaniem twarzy. Muszę przyznać, że produkt ten daje bardzo ładny efekt. Jest to typowy efekt takiej zdrowej, opalonej skóry. Przynajmniej tak wygląda to na żywo, bo niestety no, nie odpowiadam do końca za to, jak się to wszystko prezentuje w kamerze. Staram się zawsze, żeby ustawienia były jak najlepsze, żeby kolory nie były przekłamane, no ale jednak światło się zmienia i to czasami ma wpływ na odbiór przez Was. Zdecydowanie jest to tego typu brąz, który wpada w oliwkę, więc tutaj nie osiągamy takiego efektu niechcianego pomarańczu czy jakiejś właśnie cegłówki. Uważam, że moja cera wygląda teraz na taką zdrową, muśniętą słońcem i fajnie jest to, że ten korektor, który ma w sobie funkcję również rozświetlającą, na tyle fajnie tutaj podkreślił tę szczyt kości policzkowej, że w zasadzie ja już nie czuję potrzeby nakładania żadnego rozświetlacza, a że też w zestawie tutaj w zasadzie nie mam żadnego rozświetlacza, więc w sumie nawet dobrze się złożyło, że korektor ten tak fajnie odbija światło. Ostatnim produktem, który użyję typowo do twarzy, mam tutaj dwa róże. Jeden róż to jest kolor Soft Pink, obydwa te róże są typowo matowe. Ten, który jest w kolorze Soft Pink, jest zdecydowanie bardziej żywy i taki, bym powiedziała, bardziej wakacyjny. A ten drugi w kolorze Desert Rose jest taki bardziej, bym powiedziała, zgaszony. Ale to już jest kwestia tak naprawdę preferencji. Ogólnie obydwa te róże mają w sobie ciepłe, zdecydowanie tony, więc
do wszystkich tych osób, które są takimi ciepłymi typami karnacji i poszukują właśnie takich żywych kolorów, to zdecydowanie te dwa róże na pewno się sprawdzą. A tymczasem ja użyję sobie tego, który jest taki bardziej, bym powiedziała, może pstrokaty. Natomiast nałożę sobie go pędzlem z naturalnego włosia, jest to pędzel Hakuro H21 i delikatnie sobie tutaj podkreślę moje policzki. Aczkolwiek ja nie jestem fanką ogólnie różu, nie przepadam za tym i myślę, że tutaj w tym makijażu akurat takie minimum, które teraz nakładam takimi właśnie wprawnymi ruchami, ktoś może uznać, że one są może za szybkie, że to szarpie twarz czy coś, ale nie, te ruchy są takie przeze mnie właśnie wprawne i takie szybkie, ze względu na to, żeby właśnie to było tylko takie delikatne muśnięcie. No i teraz jeszcze sobie to wszystko wyblenduję właśnie pędzlem, który pudrowałam twarz, tak aby ją zmatowić. Jestem bardzo zadowolona z tego, jaki efekt panuje na mojej twarzy. I tak jak mówię, pomimo tego, że nie mam skończonych brwi, więc de facto ten makijaż nie jest taki pełny i kompletny, to jestem bardzo zadowolona z tego, jak się prezentuje makijaż mojej twarzy. Uważam, że ta cera jest taka troszeczkę, wygląda na taką odrobinkę mokrą, taką rozświetloną i wygląda to moim zdaniem bardzo zdrowo. Ja, jak widzicie, mam makijaż oczu, miałam przygotowany już wcześniej, po to, aby ten filmik właśnie nie trwał wieki, ale teraz poza kamerą jeszcze sobie właśnie dokończę brwi i za chwileczkę do Was wrócę tak, aby pokazać Wam dwie pomadki, którymi wykończymy sobie ten makijaż. Okej, moi drodzy, bardzo delikatnie podkreśliłam brwi, dlatego że jakoś, nie wiem, po prostu dzisiaj miałam taką ochotę. Zawsze to u mnie naprawdę zależy mega od po prostu dnia, więc nie ma reguły. Ale nie były to produkty firmy Eveline, dlatego też postanowiłam zrobić to poza kamerą. No i teraz przejdziemy do wykończenia makijażu ust i właśnie nałożymy sobie obydwie chyba pomadki. Pokażę Wam, jak się prezentują obydwie wersje kolorystyczne. I mam tutaj też również błyszczyk. Błyszczyk myślę, że sam w sobie jest bardzo delikatny i nie daje tak typowo koloru, ale te dwa produkty pomadkowe, że tak powiem, są przepiękne, więc może najpierw nałożę ten jaśniejszy. Jest to kolorek 703. Przede wszystkim bardzo ładnie one pachną i mają bardzo taką, bym powiedziała, nawilżającą formułę i to jest seria Color Edition. To jest ten kolorek 703. Ja uważam, że taki kolor mega do mnie pasuje. To jest taki kolor na pograniczu takiego, bym powiedziała, półmatu. I generalnie uważam, że bardzo do tego makijażu pasuje. Ten makijaż jest taki w ogóle bardzo rozświetlający, mimo tego, że nie ma rozświetlacza. To jest dla mnie coś niesamowitego, ale to może też dlatego, że tutaj właśnie jest zaznaczone, że to jest taki półmat, jeżeli chodzi też o podkład. No i korektor sam w sobie był rozświetlający, więc może z tego jest też taki efekt. A być może też ten puder, który jest pudrem wygładzającym, matującym, może on też właśnie daje taki fajny efekt zdrowej skóry, która nie wygląda na obciążoną, właśnie taką typową przypudrowaną. Jestem bardzo zadowolona z tego, więc tak się prezentuje ten kolorek jaśniejszy na ustach. No i teraz nałożymy sobie ten kolor ciemniejszy. Ten kolor ciemniejszy, jak widzicie, to jest już taki, bym powiedziała, bardzo żywy kolor. Ciężko mi jest go w ogóle nazwać, jakim kolorem można byłoby nazwać ten odcień. Ale Eveline daje mu numerek 723 i już sprawdzamy, jak on będzie się prezentował. On już jest całkowicie inny w konsystencji. Ta konsystencja jest bardziej masełkowata. Ale bardzo przyjemnie się nakłada. I podobnie jak ten wcześniejszy kolor, ma również piękny kolor. I wykończenie też taki półmat. I tak wygląda na ustach ten ciemniejszy kolor. Ja myślę, że on jest również bardzo taki wakacyjny, bardzo ładny. Nie mam do niego konturówki, więc wydaje mi się, że troszeczkę gdzieś tutaj jakby nie ma do końca symetrii między tymi brzegami ust, no ale to już nie o tym w ogóle mamy film, jak malować usta pomadką. W każdym bądź razie bardzo ładnie podkreśla ta pomadka ten kolor biel zębów
i myślę, że też fajnie ożywia oblicze i fajnie również się komponuje z tym makijażem, w którym na oczach akurat też nie ma produktu Fairline, ale myślę, że to się wszystko tak ładnie ze sobą łączy i się fajnie komponuje i po prostu wygląda ciekawie. Także mi się ten kolor również podoba i jeszcze chciałabym Wam pokazać, jak się prezentuje typowo sam błyszczyk. Troszeczkę chyba Was jednak wprowadziłam w błąd, mówiąc, że błyszczyk ten nie ma za bardzo koloru, bo chyba tak to wygląda na taki zgaszony kolor tylko w opakowaniu, bo na ustach jest zdecydowanie takim delikatnym różem. Także też to w miarę fajnie wygląda, aczkolwiek ja nie lubię błyszczących wykończeń. Nie przepadam za nimi, ale też myślę, że się wpasowuje to do tego makijażu właśnie ze względu na to, że cały ten makijaż jest rozświetlający i taki zdrowy, ożywiony, więc również ta odrobina błysku, takiego bardzo zbliżonego, naturalnego koloru na ustach również się fajnie z tym wszystkim prezentuje. Także tyle, moi kochani. Tak by wyglądał makijaż jedną marką. Koniecznie dajcie znać, który kolor ust najbardziej Wam się podobał. Dajcie znać również, jak w kamerze to widać, jak się prezentują te wszystkie produkty na twarzy. I też dajcie mi znać, proszę, czy zachęciłam Was do tego, żeby się zapoznać bliżej z marką Eveline Cosmetics i czy w ogóle może miałyście już kiedyś z nią do czynienia. Jeżeli tak, proszę Was serdecznie o zostawienie opinii w komentarzu. Dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli lubicie tego typu filmy, tego typu testy i jeżeli po prostu lubicie właśnie, jak to wszystko się odbywa na luzie, bez spiny. My widzimy się w kolejnych filmikach, a tymczasem, jak zawsze, ślę Wam moc pozytywnej energii. Trzymajcie się ciepło i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pa!